Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałem odpowiedzieć na pytanie, czy kobiety rzeczywiście lecą na pieniądze? Jak to właśnie jest z tymi naszymi pięknymi kobietami? I tu też odpowiem od razu na pytanie, czemu kobiety wybierają raczej starszych partnerów, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode osoby, zwłaszcza jeżeli chodzi o dziewczyny, powiedzmy w wieku od 16 do 25 roku życia. To tutaj nie chodzi o pieniądze, w większości przypadków oczywiście. Są tak zwane gold diggerki, które stricte liczą na dobra materialne, które rzeczywiście szukają bogatego partnera, który im zapewni, nie wiem, czy wyjazdy, drogie ubrania, jakieś wykwintne kolacje i tak dalej, ale w większości przypadków jednak to nie jest to. W większości przypadków te same kobiety, trochę podświadomie, trochę nie, będą wybierały bogatszych partnerów z tego względu i też starszych partnerów, jeżeli chodzi właśnie o te młodsze osoby, to z tego względu, że co za tymi pieniędzmi idzie? Bo to właśnie nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, co dana osoba przedstawia, jakie ma cechy charakteru, które umożliwiły tej osobie dojście do pieniędzy. Oczywiście same pieniądze w sobie powodują, że to jest jakby pewna doza bezpieczeństwa. Kobiety ogólnie szukają bezpieczeństwa w związku i chodzi o takie bezpieczeństwo dosłowne, bo mężczyźni też szukają tego bezpieczeństwa, tylko tutaj właśnie chodzi o takie bardziej pośrednie niż bezpośrednie. I właśnie, pieniądze dają pewne bezpieczeństwo materialne, że nie zabraknie na coś, nie zabraknie chociażby na potem, żeby urodzić dziecko, żeby tym dzieckiem zadbać o to dziecko, żeby miało się jak rozwijać. I to jest właśnie to bezpieczeństwo materialne, ale mężczyźni, czy też w drugą stronę to może działać, to już tam bez znaczenia, ale chodzi o to, że jeżeli wybieramy bardziej usytuowanego materialnie, tak się chyba mówi, partnera, to z tego względu, że taka osoba też jest bardziej pracowita, jest bardziej ambitna, jest bardziej odpowiedzialna, jest zazwyczaj też inteligentniejsza. I to o to chodzi, to jest ten klucz. To nie jest to, że same pieniądze, tylko chodzi o cechy charakteru, które wiążą się z tym, że ktoś był w stanie tyle zarobić. I to jest ta kwestia, że jeżeli ktoś by przedstawiał takie cechy, to po pierwsze prędzej czy później i tak dojdzie do jakiegoś tam, powiedzmy, majątku, ale te cechy będą dużo ważniejsze niż sam cash. I tu też ja na przykład się zastanawiałem, będąc młodym chłopakiem, mając właśnie 16-18 lat, że nie wiem, podobała mi się jakaś dziewczyna, i na pewno wielu facetów może się z tym jakby związać, połączyć, wiedzą o czym mówię, że podobała mi się jakaś dziewczyna, ale okazało się, że ona ma na przykład chłopaka, który ma, nie wiem, 25 lat, który już tam, powiedzmy, studiuje, pracuje, cokolwiek, że już jest, powiedzmy, kilka lat starszy, i się zawsze zastanawiałem, że no kurwa, ale o co chodzi, nie? Że gdzie tu jest problem, że dlaczego starszy partner? I no strasznie mnie to irytowało, ale właśnie z czasem doszedłem do tego, że to nie była kwestia tego, jakby sam fakt, że on jest starszy, bo to nic nie zmienia. Tylko to była właśnie kwestia tego, że on jest bardziej dojrzały, jest bardziej odpowiedzialny, już jakby swoje przeszedł, też się ją będzie mógł czegoś nauczyć, daje to bezpieczeństwo. I o to w tym chodzi, bo z czasem też zauważyłem, że właśnie te cechy powodują, że facet, po prostu jako osoba jesteśmy atrakcyjniejsi dla innych osób. Bo to nie chodzi tylko o takie relacje damsko-męskie i relacje, powiedzmy, miłosne, tylko o każde inne relacje, że generalnie osoby, które są pracowite, ambitne, odpowiedzialne i tak dalej, będą miały chody u innych, bo po prostu będą takimi, no, nie chcę mówić lepszymi osobami, ale no, wiecie, o co mi chodzi. Także plus przypadków rzeczywiście kobiet, które za tymi pieniędzmi idą, to w większości przypadków nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o cechy charakteru, które wiążą się z tym, że ktoś jest w stanie dużo zarobić. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytanie, że rozwiałem wasze wątpliwości. Jeżeli właśnie byście się zastanawiali, dlaczego jakaś, nie wiem, dziewczyna, kobieta wybrała kogoś innego, to zastanówcie się, czy to nie była właśnie kwestia tego. Bo to są cechy, które da się wypracować. To nie jest coś, z czym się rodzimy, tylko to da się wypracować, da się tego wszystkiego nauczyć. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać w następnym odcinku. To by było tyle na dzisiaj. Post.